Cześć, z tej strony Maciej Pogarowski z Kadry Szkoleniowej CarGroup. Witam Cię serdecznie w kolejnym materiale, w którym analizujemy ciekawe informacje dotyczące żywienia i dietetyki. Dzisiaj porozmawiamy o witaminie D i kilku najważniejszych faktach na jej temat. Witamina D jest witaminą, która bardzo szeroko wpływa na nasz organizm i niestety często obserwujemy niedobory, jeśli chodzi o tę ważną witaminę. Jest ona szczególnie istotna z punktu widzenia układu odpornościowego, ale również możemy zauważyć, że często niedobory będą występowały w takich chorobach jak chociażby insulinooporność czy niedoczynność tarczycy. Ma ona również zastosowanie, jeśli chodzi o osoby z nadmierną masą ciała. I właśnie w tych między innymi przypadkach należy szczególnie zwrócić uwagę na poziom witaminy D. Zacznijmy jednak od fundamentów, bo można zastanowić się nad tym, czy jesteśmy w stanie dostarczyć witaminę D z pożywieniem. Głównym źródłem są ryby oraz w mniejszym stopniu produkty mleczne. Natomiast należałoby jeść naprawdę ogromne ilości ryb plus produktów mlecznych w ciągu dnia, żeby dostarczyć zapotrzebowanie na tą witaminę. Ponieważ określa się, że jesteśmy w stanie za pomocą diety spełnić około 20% zapotrzebowania na tę istotną witaminę. W praktyce więc nie jesteś w stanie dostarczyć witaminy D z dietą. Dlatego tak istotne jest to, żeby zadbać o jej odpowiednią suplementację lub zastanowić się, czy organizm będzie w stanie sam odpowiednio ją syntetyzować. Kolejnym istotnym faktem jest to, jaki jest charakter Twojej pracy. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ ma to znaczenie, jaka jest Twoja ekspozycja na słońce. Jeśli na przykład pracujesz zdalnie i cały dzień spędzasz za biurkiem, to niestety organizm nie będzie mógł syntetyzować odpowiedniej ilości witaminy D. Przyjmuje się, że ekspozycja 15-minutowa między godziną 10 a 15 z odsłoniętymi ramionami, czyli w krótkiej koszulce, w krótkim t-shircie oraz w krótkich spodenkach pozwala na odpowiednie wytworzenie, syntetyzowanie witaminy D przez organizm. Jeśli natomiast pracujesz w tym czasie w biurze, to oczywiście ten proces nie będzie odpowiednio następował. W tym wypadku warto zadbać więc o odpowiednią suplementację, bo zarówno z dietą, jak i również jeśli chodzi o ekspozycję na promienie słoneczne, nie jesteś w stanie dostarczyć witaminy D z pożywieniem, czy stworzyć odpowiednich warunków organizmowi do tego, żeby tą witaminę mógł stworzyć. Jaka jest odpowiednia dawka suplementacyjna? Oczywiście, tak jak wspomniałem, zależy to od tego, czy jest ta ekspozycja na promienie słoneczne, ponieważ według norm powinniśmy dbać w okresie jesienno-zimowym o zakres od 800 do 2000 jednostek witaminy D przyjmowanych na dobę. Natomiast w sytuacji, kiedy tej ekspozycji nie masz, pomimo że za oknem króluje słońce, to warto tą suplementację trzymać przez cały rok. Jeśli mówimy o osobach w wieku starszym, czyli po 60 roku życia, tą dawkę suplementacyjną można zwiększyć do zakresu od 2 do 4 tysiące jednostek na dobę. Ta sama sytuacja występuje u osób z nadmierną masą ciała, insulinoopornością czy niedoczynnością tarczycy, ponieważ tu bardzo często obserwuje się niedobory witaminy D. Objawy niedoborów mogą być bardzo prowizoryczne i poczynać się nawet od gorszego samopoczucia. I często widać ten pik i poprawę samopoczucia w sytuacji, kiedy te niedobory zostaną niejako zaopiekowane. Co ważne, bardzo istotne jest to, żeby w wielu przypadkach klinicznych, chociażby niedoczynności tarczycy czy insulinooporności, też zadbać o zbadanie metabolitu witaminy D 25-OHD, co pozwala na określenie często stopnia niedoboru tej witaminy. Nie jest to badanie niezbędne, ponieważ najlepiej i najbezpieczniej jest po prostu przyjmowanie suplementacji i suplementować się właśnie witaminą D w perspektywie całego roku, ponieważ te dawki od 800 do 2000 jednostek nie są dawkami wysokimi.
Natomiast w pewnych przypadkach klinicznych lekarz też może zwrócić uwagę, żeby ten poziom witaminy D oznaczyć. I wówczas, o czym należy pamiętać, mamy specjalne standardy, jeśli chodzi o uzupełnianie niedoboru witaminy D i wówczas ten proces powinien kreować i planować odpowiednio lekarz. Z witaminą D, ponieważ mówię o tym, żeby nie przesadzić z tego względu, że jest to witamina rozpuszczalna w tłuszczach. Także pamiętaj, żeby też uważać na wszelkiego rodzaju informacje, że jest to tak ważna witamina, że trzeba ją suplementować na potęgę. Często zdarza się, że możemy usłyszeć, że ktoś bierze codziennie 16 czy 20 tysięcy jednostek, co niestety nie będzie dobrym rozwiązaniem. Co ważne, czasami jest tak, że w protokole dbania czy wychodzenia z niedoboru, jeśli chodzi o witaminę D, stosujemy bardzo wysokie dawki. Ale dawki, które są stosowane rzadziej, na przykład raz czy dwa razy w tygodniu i wówczas faktycznie może to być dawka 20 tysięcy jednostek. W praktyce więc pamiętaj o tym, żeby zarówno ty, jak i też żebyś rekomendował swoim podopiecznym pacjentom. Suplementacja witaminy D to suplementacyjny basic. Często szukamy innych, mniej popularnych, dobrych i uznanych w faktach naukowych suplementów, które niestety nie będą miały tak istotnego działania jak w kontekście tej ważnej witaminy D. I jest to jak najbardziej bezpieczna dawka suplementacyjna od 800 do 2000 jednostek na dobę. Jeśli mówimy o osobach w wieku starszym, jeśli mówimy o niedoczynności, insulinooporności czy nadmiernej masie ciała, może to być dawka nawet do 4000 jednostek. Warto jednak zawsze oznaczyć też poziom witaminy D, żeby jeszcze lepiej dobrać odpowiednią dawkę. Dodam jeszcze też, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest naturalnie wybór leku, a nie suplementu. Jeśli chodzi o rozgraniczenie między lekiem a suplementem, no to lek musi przejść zdecydowanie większe kontrole i badania kliniczne, żeby miał uznane działanie. Także w praktyce kupowanie witaminy D w aptece w formie leku jest najlepszym możliwym rozwiązaniem. To były najważniejsze informacje dotyczące witaminy D. Mam nadzieję, że ten temat jest teraz Tobie już nieco bliższy. Pamiętaj, żeby zwracać uwagę odnośnie tej witaminy swoim pacjentom. I jako ostatnie kluczowe jeszcze zdanie, to też pamiętaj, żeby poza tym, żeby wybierać witaminę D w formie leku, to też nie łudź się i nie poszukuj informacji na temat tego, że trzeba jakoś magicznie łączyć witaminę D z witaminą K, ponieważ nie dodaje ona witaminie D żadnych magicznych właściwości, więc wystarczy wybrać witaminę D w formie leku i to już w zupełności wystarcza. Widzimy się oczywiście w kolejnych materiałach szkoleniowych. Zapraszam też na kurs dotyczący dietetyki, który dla Ciebie z przyjemnością poprowadzę. Pozdrawiam Cię serdecznie i widzimy się w kolejnych materiałach.